Pogoda fatalna. Witam Was wszystkich. Wpadła mi jedna bryczka z ogłoszenia w oko. Dawno nie dzwoniliśmy o żaden samochód. Przed chwileczką próbowałem do właściciela się dodzwonić. Niestety nie odbierał. Teraz właśnie do mnie oddzwaniał. Łapy komentarze mile widziane. Spróbuję się z nim połączyć. Zobaczymy, co ma do powiedzenia na temat samochodu. Dzień dobry, dzwoniłem w sprawie Mercedesa. Widzę, ogłoszenie jeszcze jest, więc tak, chyba aktualne. Tak, aktualne, tylko że obecnie u mechanika, także w tym tygodniu, ale powinien w tym tygodniu oddać. Co się z nim dzieje? Czemu u mechanika? Uszczelniacz na wale puścił, wie pan? I co? No i ciekło tam z tego, nie? Z napędu. Tak, tak, dokładnie. A jakieś wibracje ma ten napęd, ten wał do wyważenia, czy wszystko jest w porządku, bo to tylny napęd? Nie, no nic się nie dzieje, a wyciek no to był między sprzęgłem a silnikiem, tak? Na wale po prostu. Aha. Czyli te mosty, wszystko z tyłu, krzyżaki i tak dalej, wszystko jest w porządku. Tak, tak, nic się nie dzieje, przyspieszanie szarpie, skrzynia biegi ładnie przerzuca. Okej. Jak wygląda wizualnie ten samochód? Nie jest w moim typie, nie w moim kolorze, no ale za dużo wyboru nie ma w tej wersji silnikowej. No wiem. Wie pan co? Wizualnie no to nie jest źle, ale no nie był polerowany, także jakieś tam rysy ma, wiadomo. Głębokie, no no głębokie i... czy mniejsze, da się to spolerować w ogóle? Tak, tak, tak. No nie był nigdy polerowany, podejrzewam, nie, bo no bo ma taki gryz, nie. A co? A blacharsko no to po zimie tam widać na rantach z tyłu coś tam zaczyna wychodzić. Jakieś purchle. Tak? Purchli nie ma, jest taki nalot rudawy. Nalot... No tak jak mówię, w zeszłym roku tego nie było, teraz po zimie mi się to pojawiło, także to nie jest, że jakieś tam purchle czy wylatuje coś, nie? Poobijany jest, czy raczej prosta karoseria? No, w gniotek to akurat nie ma. Rysy, no to wiadomo, że są, nie? Ale w gniotek to nie zauważyłem. No, auto nie jest nowe, wiadomo, już swoje lata ma. No, no właśnie, nie? No o to chodzi, a każdy oczekuje, żeby stan jak nowy, a samochód jest zjeżdżony, no i jest 2002 roku, nie? Przebieg jest autentyczny, tam chyba coś koło 250 tysięcy kilometrów. Tak, tam jest chyba 245, jakoś tak. Jest w jakiś sposób potwierdzony, czy... Wie pan co, no ja go kupiłem w Polsce od prywatnego gościa. On, z tego co on mówił, to też od prywatnego gościa kupił, no i w Polsce jest bodajże od 2014 roku. Sprowadzony skąd? Wcześniej był sprowadzony z Niemiec albo Belgii, kurde, już nie powiem panu dokładnie. Ze Stanów nie był po dachowaniu. Nie, ze Stanów nie był prowadzony. Gaz pan założył do niego, tam czytałem, świeży gaz w sumie jest. Tak, ja zakładałem gaz w październiku. No to instalacja nowa poszła, czy używka jakaś z homologacją? Nie, wszystko było nowe, ze staga. Na sekwencji stag? Tak, ze staga jest cała instalacja, butla 10 lat homologacja. Ile litrów butla? Butla jest 69, a tankuje się tak 55 litrów, coś takiego. Starczy mu na 200 km? No ja 400 przejeżdżałem. W trasie? Znaczy, dojeżdżałem do pracy takie 40 km, to trochę trasy, trochę korka, no taki mieszany, nie? Mieszana jest to. Łańcuchów nie słychać w silniku jeszcze? Nie dzwonią? Nic tam nie słyszałem, jeśli chodzi o silnik. Silnik zapocony? Bo one się lubią pocić. Wie pan co, z pokrywy
zaworów z jednej strony tam widziałem, ale to nie jest jakiś taki wyciek, żeby się to dało. Mm-hmm. Po prostu jest tam trochę, taka mgiełka, nie? Silnik chodzi na gazie, na benzynie? Tak. No tak jak pan mówi, gaz jest świeży, świece zmieniałem, cewki też były sprawdzane, także tu nie ma mowy, żeby się coś tam działo, nie? Olej już bierze, czy jeszcze nic? Olej dolewałem, bo był ten wyciek na wale, co panu mówiłem. Mm. Także zrobię ten wyciek, to wtedy będę wiedział. No dolewałem jakieś 6000 zrobiłem na oleju, teraz było, to dolałem jakieś 700. No ale wyciek był taki konkretny, nie z tego. A kopci na niebiesko, czy nic? Nie, kopcić to nie kopciło. No dobra, tam świece może były wymieniane, bo coś tam było przed instalacją gazową robione, czytałem. No tak, świece wymieniane, to panu mówiłem. No tam są świece dwie na cylinder, nie? Tak, tam jest 16 tych świec po dwie na cylinder. No bo 5 litrów tak. V8, no jeszcze stara jednostka 306 koni. Pięćówek dałem jakoś tak, nie? No. Czemu pan go sprzedaje na większy? To co pan, busa chce kupić czy autobus? Nie, mi to 7-osobowy by się przydały pan, bo kajaki wynajmuję i miałem taki samochód, ale nasz rodzice, a nie chcę dwóch po prostu, no i pasuje mi tego sprzedać, a kupić jeden po prostu. Haka tam nie ma przy nim, nie? Nic pan nie ciągał chyba. Nie, ja haka nie zakładałem, no nie widziałem, żeby tam była jakaś dziura w leżaku, czy żeby był wcześniej, nie? I w dowodzie też nie ma. Dobra, wyposażenie, wszystko sprawne, wszystko działa, coś do zrobienia na pewno jest. Z wyposażenia jest problem, jeśli chodzi o SRS, ale to z tego co to w każdy podobno. A u mnie, ja z tym walczyłem, ogarnąłem to, wykasowałem, zaświeciło się po jakimś czasie i był błąd, że jest, nie ma połączenia między poduszką w drzwiach, a komputerem. No i to trzeba by sprawdzać wiązkę pewnie na drzwiach. Tam co, jak się drzwi otwierały pan, to może gdzieś jest przytarta czy coś, nie? No i ja wykasowałem, nie było tego błędu przez jakiś czas, teraz akumulator był odłączony, od nowa się ten błąd zaświecił, nie? No i nie wiem, może to wykasuje, może nie będzie, a może się pojawi znowu, także to z tym to nie wiem. No ale to jest ogólnie pierdzielenia, bo trzeba by cały boczek drzwi rozbierać i patrzeć tam, nie? No wiem, niedawno sprawdzałem Mercedesa ML-a 5 litrów i też ten sam błąd się świecił. No one lubią strasznie te błędy, z tego co tam z ludźmi rozmawiałem, to w większości się ten błąd świeci. I jeszcze, ale, jak, ale jeszcze jakieś... są sprawne, a airbag jest włączone, poduszki działają, tak? Tam pneumatyki nie ma w nim, nie? Nie ma, w nim jest zwykłe zawieszenie. Zawieszenie w porządku, prowadzi się dobrze, wali, puka, coś się dzieje? Sprężyny nowe były zakładane przez poprzedniego właściciela, jeszcze takie obniżające tam 3 cm bodajże. No ja to łączniki w stabilizatorze z tyłu wymieniałem. No i zbieżność robiłem. No zbieżność się ustawiła, no i co, dobrze się prowadzi, nic tam nie. Większych problemów nie widziałem, żeby tam przeglądał go gościu przed zbieżnością i co. No i ustawił i tyle, nie ma tam problemu, nic nie stuka raczej, także to. Niech pan mi powie, czy spod spodu korozja, jak tam wygląda ten spód auta? Wie pan co, na zawieszeniu z tyłu, tam są naloty na tych wahaczach, nie? No to wiadomo, są tam jakieś naloty, nie? Ale dziur w podłodze jakoś, progi i tak dalej? Nie, no to tam nie widziałem nic. Tam nic nie widziałem. Zresztą no w Mercedesie, no to osłony wszędzie, nie? Klima sprawna? Tak, klima działa. Mówi pan, w skrzyni olej pan wymieniał, czy też nie było ruszane? Nie, ja w skrzyni oleju nie wymieniałem jeszcze. Hamulce, tarcze w porządku? Tarcze nowe zakładałem i klocki z przodu, z tyłu ręczny regenerowałem, a klocki jeszcze były. Klocki jeszcze były, dobra. To co jeszcze jest do zrobienia? Coś na pewno?
To jeszcze jest do zrobienia, no to tak jak pan na początku mówiłem, te ranty na nadkolach, na błotnikach z tyłu, nie, no to przed zimą pasowałoby sobie to pomalować. No i co? No i ten, ja cenę dałem taką niską dosyć za niego, bo tego uszczelniacza miałem nie robić. Chciałem to sprzedać jako ten, jako ze zrobieniem, nie? Do zrobienia po prostu tego uszczelniacza, nie? Jak ktoś tam dzwonił, to każdemu mówiłem, że to jest do ogarnięcia na już i ten. I w sumie taka cena, nie? A w skrzyni, no, w skrzyni oleju pan nie ruszał? Jeszcze raz? W skrzyni oleju pan nie ruszał? Nie ruszałem. Sprawdzałem tylko, czy poziom jest i tyle. Był? Był poziom, tak. No dobra, opony lato, zima, co tam mamy? Lato są felgi 18, to co na zdjęciach widać. Ale z którego roku opony, to pan nie powiem, bo nie pamiętam, ale jeszcze no... Na ten i przyszły rok są ok. No dobra, ranty, kontrolka i no jakieś tam, mówię, te ranty, mówi pan, przed zimą trzeba by sobie poprawić, ten SRS. Tak, no ja mówię, że jest do takich poprawek blacharskich, nie, delikatnie, no trzeba by to ogarnąć i wypolerować sobie go najlepiej, żeby to wyglądało, nie? No dobra, kiedy pan mówi, do końca tygodnia jest w warsztacie, nie? Tak, ja go zaprowadziłem wczoraj, no i tak mi obiecał, że do końca tygodnia będzie do odbioru. No, ale... Ciekawości, ile ma to kosztować, ta naprawa? Wie pan co, jakieś 600-700 zł robocizna, a ten części uszczelniacz, nie mam pojęcia, ile to wyjdzie. No dobra, najwyżej przemyślę to sobie jeszcze ze spokojem, i tak pogoda teraz się zrobiła fatalna. Auto w warsztacie, w razie czego będę do pana jeszcze dzwonił. Dobra, jak coś, to można dzwonić i mogę jakieś tam zdjęcia więcej podesłać, jak coś pan potrzebuje. No nawet filmik na WhatsAppa czy coś, nie? Filmik na WhatsAppa może. No dobra, nie ma problemu, no tylko tak jak mówię, no na razie to stoi u mechanika, nie? Dobra. Dobra. Także to pod koniec tego. Chyba wszystko wiem na ten moment. Dziękuję panu, że pan oddzwonił i w razie czego w kontakcie. No dziękuję, do usłyszenia. Miłego. No dobra, wiadomo, auto 2002 rocznik, 250 prawie przejechane, zawsze coś się znajdzie do zrobienia. Z tymi kontrolkami w tych Mercedesach to jest troszkę, że tak powiem, przesrane. Ostatnio nagrałem dla was filmik z MLM, z gazem i też to samo mu dolega. Ta sama kontrolka się świeci. Także w tych Mercedesach chyba one już tak mają. Nie ma to wpływu na jazdę, no ale wkurza. Wiadomo, jak coś świeci na desce niepotrzebnego. Stara pancerna jednostka, 306 koni, V8, silnik, oznaczenie M113, o ile dobrze pamiętam, w Mercedesie. Ten sam, co w ML-u ostatnio, co dla was nagrywałem. Kładli do E-klasy te silniki, kładli do S-klasy. No silnik niby gniotca, nie łamiotca, także udana jednostka. Niestety wychodziły tylko ze skrzynią automatyczną. Nieraz wam mówiłem na filmikach, że wolałbym manuala, ale tutaj niestety wyboru nie ma. Kolor czarny. No ale niestety tych bryczek z tym silnikiem niestety za wiele nie ma. No i nowy gaziutek, to też na pewno troszeczkę robi tą bryczkę bardziej ekonomiczną. No sam gaz do takiej V8 pewnie kosztował z 5,5-6 koła, nie pytałem nawet. Wiadomo, coś do porobienia zawsze będzie. No nic, przemyślę. Auto jest w warsztacie, pogoda nie dopisuje. Może się skuszę, po weekendzie ma być ładniej. Za daleko nie mam po ten samochód. Może się przejadę, zobaczę, co to jest. Może sobie sprawię taką V8-eczkę. No troszkę kiepsko, że obniżony o 3 cm. Wolałbym, żeby był podwyższony. Jak wiecie, lubię sobie na rybki pojechać.
Znowu zaczyna padać coraz mocniej. Dobra, sprawa do przemyślenia. No koleś wydaje mi się, że gada tak rozsądnie, sympatyczny, nie unika raczej tematu, mówi chyba raczej tak jak jest. Ale wiadomo, auto jest używane i zawsze może coś się wydarzyć, nawet nowe wyjeżdżają z salonu i wracają na serwis. Takie szybkie nagranko, panowie i panie, pozdrawiam serdecznie.